Cześć! Witam was serdecznie w piątym odcinku programu żartowego nadawanego na żywo. Nie wierzycie, że na żywo? Uwierzycie, jak pójdziecie do kiosku, a tam będzie dzisiejsza gazeta. Moją gościnią jest dzisiaj Martyna Podwysocka. Dzień dobry. Cześć, dobry wieczór. No i przechodzimy do żartów. Jak każe tradycja, gość losuje pierwszy. Montażysta filmów porno został zwolniony z pracy. W ostatecznej wersji nie było ani jednego zbliżenia. Też bym go wyjebał. W Portugalii znaleziono najstarsze zmumifikowane truchła pszczół. Liczące 3000 lat gniazdo zostało zaskoczone przez powódź. Odkrycie pomoże w ustaleniu zmian, jakie zaszły w genomie tych zwierząt, ale ma też swój bardzo duży minus. Nawiedzony miód. Do tej pory naukowy konsensus uznawał, że koralowce potrafią rozmnażać się tylko nocą. Nowe badanie wykazało, że pewne gatunki potrafią robić stare, dobre cimcirimcim także za dnia. Zmienną, która doprowadziła do tego odkrycia, było przeprowadzenie badania w ciągu dnia. Na fali zainteresowania tematyką nordycką powstaje remake filmu Wielki Drakkar w chińskiej dzielnicy. To miał być żart? Można zaryzykować stwierdzenie, że swoistym hymnem śródziemnomorskiej branży rybackiej jest Oda do Rad Ości. Przestraszeni poszukiwacze skarbów migusiem wybiegli z opuszczonego obozu harcerskiego. Okazało się, że straszą tam druhy. Ostatnio moja dziewczyna ugryzła mnie w penisa. Wielokrotnie. Niepotrzebnie poprosiłem ją o zrobienie loda podczas morsowania. Znam tę parę. Nie pierwszy raz między nimi zgrzytało. Czekając na windę, nieopatrznie spierdziałem się tuż przed wejściem i wzniosłem smród ze sobą. Na szczęście w środku był pies, więc zrzuciłem winę na niego. Niestety był tam tylko pies, więc chyba trochę się skompromitowałem. Popularni youtuberzy dawno temu zorientowali się, że pieniądze są w dzieciach. Ci najpopularniejsi z jakiegoś powodu szukają ich w dziecięcych waginach. Głęboko. Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn poważnych kontuzji osób 65+. Jednocześnie są przyczyną, dlaczego moja senioralna organizacja w wrestlingu jest tak ekscytująca. Nikt nie utrzymał pasa dłużej niż przez dwie walki. Afroamerykanie nie lubią ubierać choinki na święta. Wolno im to idzie. Najbardziej spowalniają ich łańcuchy. Co mi tu jeszcze mamy? Wow. Jakie morskie zwierzę ma największy problem z wypróżnianiem? Kałamarnica. Mam w domu 3 futrzaki. Kota, psa i nieogolonego fiuta. Tolerancja, drodzy państwo. Martyna, to został chyba ostatni, to proszę, on będzie również dla ciebie. Mój dziadek przez wojenne traumy musiał pić dużo ziół. Najbardziej uspokajał go czystek etniczny. I tym prześmiesznym akcentem zakończymy piąty odcinek programu żartowego nadawanego na żywo. Nadajemy go na żywo. Skąd wiem? Bo jestem tutaj. Moją gościnią była Martyna Podwysocka. Dziękuję serdecznie. Dzięki. I do zobaczenia.